Raport o stanie sanitarnym miasta trafił do rąk suwalskich radnych. Jego zawartość, gdyby nie dane dotyczące zakażeń koronawirusem, byłaby naprawdę budująca. Blisko 60-osobowa załoga suwalskiego sanepidu w 2021 roku pracowała bardzo intensywnie. Z uwagi na trwającą pandemię w inspektoracie sanitarnym wprowadzono dwuzmianowość. Według przedstawionego Radzie raportu w 2021 roku odnotowano w Suwałkach ponad 4070 zakażeń wirusem COVID. To znacznie więcej niż rok wcześniej. W 2020 roku sanepid zarejestrował bowiem nieco 2400 takich przypadków. Zakażaliśmy się jednak nie tylko koronawirusem. Wirusowe zapalenie wątroby typu B dotknęło aż 7 osób, choć rok wcześniej zaledwie jednej. WZW typu C stwierdzono u 6 pacjentów przy zaledwie 2 w okresie 2020 roku. Spadła bardzo znacząco ilość zachorowań na salmonellozę z 10 w roku 2020 na zaledwie 2 w roku 2021. Inspektorzy sanitarni monitorowali również zakłady pracy, miejsca zbiorowego żywienia, zakłady usługowe i szereg innych miejsc, w których kluczowe jest zachowanie należytych zasad sanitarnych. Zasadniczo, poza incydentalnie napotkanym bałaganem, niewiele nieprawidłowości wykrywano. Mandaty nie należały do wysokich, a zalecenia wykonywano zgodnie z oczekiwaniami inspekcji sanitarnej. Wynika z rocznego raportu. I na koniec jeszcze jedna informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Od 28 marca nie mamy obowiązku noszenia maseczek. Te należy nakładać w zasadzie tylko podczas wizyt w placówkach ochrony zdrowia, bowiem tutaj nadal pozostają obowiązkowe.